niedzielę, Brzegu! Dalej! W naszym sklepie dostaniesz części do modeli Traxxas, Maverick, Arma, BSD oraz innych marek. Części tuningowe, koła, karoserie oraz akumulatory, ładowarki i aparatury. Dzisiaj tym wariatem będziemy próbowali pojeździć troszkę po wodzie. Będzie to przygotowania do jutrzejszej próby bicia rekordu, czyli najdłuższy... Nie bicia, tylko ustanowienia. Ustanowienia. Tak, bo jeszcze to nie jest ustanowione. Chcemy ustanowić rekord w najdłuższym przejeździe po zbiorniku wodnym po wodzie modelem zdalnie sterowanym RT. Pobyk, dawaj! Dobra, odcięło go. Ty, ale Fabek, długi odcinek, co? No, słuchajcie, długi odcinek jakiś 30... No gdzie 30? 70 metrów jest, człowieku. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, teraz mamy amfibię. Model powoli płynie do nas, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. A raczej mi się chce wydawać. Nie, płynie. No bez kitu, słuchajcie, model powoli płynie tutaj do nas. Zaraz go wyjmiemy, troszkę osuszymy i spróbujemy dalej śmigać. Ale widać, że tak, faktycznie nasza amfibia płynie. Zamontowaliśmy 5-litrowy zbiornik na wodę, pusty oczywiście. I tak ja jak myślę, to widzisz, mamy myślę, fajną amfibię. Myślę, że stąd jest spokojnie 70 metrów. Dobra, do brzegu! Elegancko! Elegancko, słuchajcie, ze 100 metrów było? Było ponad. Krokomierzem teraz. Nie, było ponad. Było ponad, Fabian. Jeszcze raz próbujemy. Ale elegancko. Elegancko, dobra, no tak, ale... trzecia próba. Kurka wodna! O, masakra, ciągle Willy go stawiało. Słuchajcie, na pewno do przodu teraz dajemy kamień i lecimy dalej. Co on ma potencjał. Backflipa do tyłu. Backflip do tyłu. On, nim rekord ustanowimy. Jestem pewny. Wjeżdżamy tutaj. Jak mniej więcej wyprzedzi nasz model? Ja jadę mniej więcej na tamtą po furtkę taką, no. Michał, gotowy? Tak, gotowy, jesteśmy. Dobra, jak tylko ruszy model, no to akcja leci. Lecimy drugą próbę. Dobra, akcja. Patrz jak daleko. Tak, ale patrz jaka fala. O kurwa. Masakra. Fabę, 300 metrów będzie. No i to będzie ponad 200 metrowy. Ojej. Ponad 300 metrowy ląd na Ikito, brawo. Dobra. 3, jak liczamy? 3, 400? No. Albo o, raz, dwa, trzy, na trzy, no. Dobra? Raz, dwa, trzy. Na spokojnie. I zapitaj raz wód.
Panie Arnogi, co to leci? Ty, Luke Skywalker. Luke Skywalker? Tak, z Gwiezdnych Wojen. O kurde. No. A moc jest z nami? Heh, wieku. Okazję poznać Luke'a Skywalkera. A jak mi nie wierzycie, to zaraz zobaczycie. GPS-y na pewno, tak? Czemu nie wkładałem gorąco? Mówiłem, że Luke będzie, czy nie? No, jakieś sprzęty tu mamy poważne. Mówi pan, co to za model jest? To jest makieta takiego kanadyjskiego samolotu. Lekkiego pasażerskiego samolotu. Ocena już była statyczna, tak? Jeszcze nie latał dzisiaj. Latał? Nie, wczoraj latał. Pan sam budował pewnie. Sam budował? No, elegancko. A co tu ma? To jakieś specjalne do loty, chodzenie? Ten oryginał ma właśnie takie wrażenie powietrze. Kiedy środek pan robi? Kostki. Kiedyś zrobię. Jak będzie czas, nie? Będzie fajnie. Dziękuję. Marcin, powiedz, co to za model? Co za model? Makieta. To jest Mach-E M33 z 25 roku, wyścigowy samolot. Z 25 roku. Fajnie. Ale ja się uczę. Będzie latanie dzisiaj? Słucham? Latanie tymi? Będzie dzisiaj, tak. Pogoda teraz super jest na latanie. No. Słuchajcie, zaraz będzie odprawa, zobaczcie, ile tutaj samolotu się zabrało i chcę wam pokazać między innymi taką makietę, która była budowana aż przez 5 lat. Mam nadzieję, że znajdziemy tego konstruktora, pana Krzyśka, który nam opowie troszkę o tym modelu. Słuchajcie, to jest mega odwzorowane. Tutaj mamy tak silnik gwiazdkowy, mamy bardzo fajne pływaki. Zwróćcie uwagę na nity. Wszystko tutaj pięknie, a zobaczcie w środku, co jest. Mamy laleczkę. Mamy karabinczyk, wszystko, tyle detali, że masakra, zobaczcie. Czyli będzie żył? Będzie żył może kiedyś, no. Akcja trwa. Ty słyszysz mnie? A tamta klapka, to pan co to jest? Co mu daje? Od baterii, wiesz? Uważaj, robi się. Ja ci pomogę, Falko. Tak o. Chodź pakiet z nim. A pływaka tego? Do szady jeszcze? Tak. No, nie, bo to... Już jest 200 metrów w i w lewo. O, z zielskim. To nie jest wielokolona, bo jeżeli jest wielokolona, to już tylko trzeba odsuwać. Myślałem, że gorzej będzie Fabian, wiesz, wyglądał. Znaczy, wiesz, dobrze, że on tutaj z wolnej prędkości, to wiesz, się jakoś zachowa, to nie? Co Fabian, kleimy dalej, nie? Lecimy. No to, lecimy, tak? Próba silnika. Ale coś było nie tak z ciągiem. No, dziwne było. Bardzo... Ładnie! Słyszysz?
No słuchajcie, zniszczenia wyglądają mianowicie tak, czyli praktycznie nic się nie stało. Oderwało się mi tutaj trzy mocowania pływaka. Zaraz to skleimy żywicą 5-minutówką, oczywiście wziąłem kilogram jej i będziemy dalej próbować tego nielata ulatnić. Koledzy podpowiadają mi, że też na ogonie był za ciężki, więc z przodu tutaj dodamy z 2 kilo obciążenia i zobaczymy, czy to poleci. Pierwszy raz na pływakach, tak? Tak, pierwszy raz. To był pierwszy lot na pływakach. Musiałem go trymować jeszcze. Jesteśmy na zawodach, a ja pierwszy raz po kraksie i po generalnej tak naprawdę odnowie i wzmocnieniu mojej wilgi będę ją dopiero oblatywać. Na razie normalnie na kołach, później zakładam pływaki, jeżeli będzie wszystko ok. I będziemy startować w zawodach. Także do obracania życzcie mi. Przyjechałeś trawnik kosić? Nie, chciałbym dał samochodu. I tak ci go tam zwieje. Bez klap? Fajna fugada do oblotu. Ale on strasznie stabilnie leci, co? Znaczy, właśnie super ogólnie. No. Ale w ślizgu szedł bokiem. Masakra, on tak równo leci, to jest super samolot. Podejdź, odsuńmy się Adrian do tyłu, odsuńmy się do tyłu. Adrian tak fajnie podchodzi dzisiaj, równiutko, równiutko. Chyba chce lądować na wodzie. Wiatr, patrz. Wow, pięknie, pięknie, na szczęście nic się nie stało. Widać było, jak ten element skrzydła się przygiął trochę fajnie. Strasznie taki boczny, chamski wiatr. Miałeś tak zwany crosswind. Crosswind? Tak, ja jestem z Ameryki, ja się znam w tej sprawie. Okej, jo. Wokół tych dwóch pylonów zaraz rozgrywa się wyścig, także lecimy. Zaraz zobaczymy. Nie, to będzie kategoria A, bo widzę, że takie mniejsze samoloty chyba. O, dopiero jeden na wodzie już jest. I start. Starta niech nie startuje. Dobra, mamy pierwszy samolot. Dobra. To jest to, wodne samoloty. Słuchajcie, mam teraz ciarki na rękach wszędzie. To jest lotnictwo, to są wyścigi wokół pylonów. Bardzo ciężka sprawa, bo mamy bardzo duży, bardzo silny dzisiaj wiatr. O, proszę bardzo. Widać, że ten samolot jest bardzo czuły. O, kolejny start mamy. To jest to i silnik spalinowy, a to pięknie lata, słuchajcie, to pięknie lata. Tam widzę, są jeszcze próby odpalenia silnika spalinowego, bo słyszę, że chodzi. Jakieś ustawienia pewnie. Także na razie mamy dwa wodoloty, czyli wodno-samoloty. O, tam startuje kolejny, super sprawa, dobra. Mamy trzech w powietrzu i chyba czwarty będzie zaraz. Oj, okej, dobra, czwarty się zbija, uwaga, super. Jest czwarty. Słuchajcie, cztery samoloty. To jest to. Ciarki na całym ciele.
wodno-samoloty Puchar Centralnej Europy w Brańsku. W tym roku na Podlasiu latamy wokół dwóch pylonów, ścigamy się, mamy 15 minut na to, możemy wykonać międzylądowanie, wtedy zgłaszamy to odpowiednio do mechanika swojego, do sędzi. Wtedy mechanik przygotowuje pakiet bądź dolanie benzyny i wtedy możemy wylądować, tam zrobić, wystarczy dotknąć modelu, jeżeli ktoś chce lądowanie zrobić tylko, bo to są dodatkowe punkty i później oczywiście, o kurczę, zobaczcie, ten model jak nisko lata. Bardzo nisko, precyzyjnie zakręty bierze, dość szerokie, ale to myślę, że przyzwyczaja się na razie do zbiornika. To są rzadkie zawody, w Europie chyba jedyne z tego co wiem i no zobaczcie, mega, te samoloty super latają. Powiem wam szczerze, że się zmotywowałem i chyba na kolejne zawody wystartuję już lepiej. Lepiej wystartuję z dwoma samolotami. Zapraszamy zawodników, będziemy latali. Ola ma bardzo malutki samolocik i jeśli jej się uda w ogóle wystartować, to powiem szczerze, super, bo to jest samolot, który jest bardzo mały. To robimy start. A, super! Koniec startu! Tak się radzi sobie, koniec startu zgłoszony. A teraz pójdzie bardzo ładnie. Zobaczcie, malutki samolocik, a jak sobie doskonale Ola radzi. Nie za daleko Ola, bo stracisz zasięg. Wracaj. I bliżej do siebie Ola, spróbuj do siebie. No super, słuchajcie, to jest właśnie to. Młodzi, odważni ludzie, na takich liczymy. Im więcej będzie podobnych osób, będzie nadzieja na to, że modelarstwo nie zginie. Ojciec próbuje jako mechanik podpowiadać co ma robić, a córka mówi do niego, że ona wie co robi i żeby proszę bardzo wylądowali. Bardzo ładnie, udało się. Samolot jakby nie kombinował wrócił na lotnisko. No nie chcecie powiedzieć, że chcecie oddać oni pierwszeństwo. Słuchajcie, tutaj już modele się rozpędzają, zaraz będą startowały, a ja właśnie biegnę szybko, żeby nagrać ten start. I to mamy kategorię A chyba? Dwa, jeden, start. Kolejka B, czyli modele powyżej masy startowej 2,5 kg. Wszystkie z napędem spalinowym aktualnie teraz latają. I kolejny start. Bardzo piękny, w powietrzu trzy samoloty. Jeżeli model przeleci, tak jak ten model teraz, poniżej wierzchołka tyczki, wtedy zdobywa punkt, zdobywa tak zwany pylon i może dalej się ścigać. No, jak nie zdobyć, to dalej się ściga i leci dalej. Tu się zbijają chłopaki wysoko w górę, wiatr ich wyrzuca dość mocno i żeby zniżają się tutaj, żeby właśnie zaliczyć kolejny pylon. Tu już jak się ustawią nisko, fajnie sobie z wiatrem lecą. Tutaj nisko też bez problemu, dopiero na wyjściu z zakrętu może się pojawić właśnie wznoszenie do góry. Później można się obniżyć zawsze, ale manewry, no najlepiej wykonywać skręty. Bardzo prosimy obserwatorów o wycofanie się na skręt. Bardzo ładnie, jeden, drugi, trzeci. Super, fajnie teraz trzy się ustawiły, zobaczymy kto kogo dogoni. Pomarańczowy jest trochę szybszy wydaje się od niebieskiego, ale wiatr. Teraz straszne są podmuchy. Słuchajcie, teraz Adrian podbiegł do mnie i powiedział, że tam właśnie są dwa samoloty, które przed chwilą się rozbiły. Tam pływają szczątki, co najmniej sześć elementów widzę. Ja powoli zmierzam tutaj, zobaczcie te szczątki.
modeli, ale powiem wam szczerze, że z tej strony zalewu, jak jestem, perspektywa wygląda zupełnie inaczej. Te modele wydaje się, że tak szybko łapią te zakręty, a strasznie daleko właśnie robią te zakręty. Mogliby jakby ciaśniej to robić, ale stojąc tam, to i tak jest bardzo ciężkie w ocenie i bardzo ryzykowne, żeby model nie rozwalić. Słuchajcie, po tej kraksie chodzimy sobie i zbieramy szczątki. Znalazłem tutaj, widzę, ster kierunku i widzę, że lotkę już znalazłem. Jeszcze dużo rzeczy tu znalazłem. Zaraz zaniosę chłopakom. O, i nawet serwomechanizm się odratował, widzicie? Mamy serwo. Chłopaki się tak poświęcają, robią modele, a później są kraksy. Szkoda, co nie? Ale to jest wpisane w modelarstwo. O, i kolejne fanty. Teraz ostatni wyścig grupy finałowy, grupy B, dobiegł końca. Niedługo będzie rozdanie nagród, przeczytanie wyników, no i dzisiejsze zawody będą się kończyły. A jeszcze chcieliśmy przypomnieć, że sponsorami dzisiejszego wydarzenia jest usługi budowlane Famabud oraz firma Magbud z Brańska, która zajmuje się między innymi sprzedażą materiałów budowlanych. Serdecznie dziękujemy dla naszych sponsorów. Adrian Ciechanowski, zapraszamy. Proszę bardzo, nas Marek Piotrowski, Jurek Iwano, Grzegorz Pesja. Skorzystaj z naszego serwisu. Wycenimy, naprawimy oraz przeprowadzimy tuning twojego modelu. Naprawiamy zabawki, samochody na akumulator, hulajnogi, ASG oraz pozostałą elektronikę.